Wyjątkową oprawę miały w tym roku dożynki gminno-parafialne w gminie Rybno. To już nie tylko podziękowanie rolnikom, sadownikom i pszczelarzom. To wielkie święto całej gminy. Dożynki, podsumowanie działalności naszych rolników, to na nich się wszystko opiera. To dzięki nim funkcjonujemy. To z nich płynie kultura, obyczajowość, rzetelność. Żaden rolnik nie jest w stanie oszukiwać, bo ziemia od razu mu to pokaże, więc on z natury jest uczciwy i prawy. Jest to wielka tradycja w polskim rolnictwie i dobrze, że wójtowie dbają o tą tradycję. Zbierają wszystkie wsie, bo to trzeba powiedzieć, że w dożynkach udział biorą wszystkie wsie. Mieszkańcy wykonują wieńce dożynkowe i te wieńce je się wykonuje kilka tygodni. Dlatego ta tradycja, która panuje na wsi, docenienie trudu rolnika, bo trzeba powiedzieć, że od posiania do zbioru to jest kilka miesięcy. Dlatego to jest zwieńczenie pracy rolników, dożynki. Dlatego dziękujemy im za te plony, bo oni żywią i bronią. Ono jest ważne dla nas wszystkich, bo my się musimy nauczyć, że to ziemia nas żywi i musimy mieć pełną świadomość, bo nie wszyscy mają tę świadomość, że to, co rolnicy wyprodukują, myjemy. Im lepiej będzie się żyło rolnikom, tym będzie się lepiej żyło nam. Największe wrażenie zrobiła nam msza. Taka łącząca, jednocząca różnych ludzi, ponieważ mamy różne poglądy, pomysły na rozwój, a w kościele byliśmy razem i to nam zrobiło największe wrażenie. Wszystkim rolnikom, sadownikom i pszczelarzom dziękujemy i życzymy samych udanych zbiorów teraz i w przyszłych sezonach.